Wszyscy na miejsca, półfinał za chwilę. Na miejsca, ludzie. Na miejsca! Oby Glitch dała radę z piosenką. Postawi Shadowhive w mega niekorzystnym świetle, jeśli powtórzy swoją porażkę z pierwszej klasy. Witam wszystkich w półfinale Rainbow Vision. Przypominam, że na tym etapie konkursu występy uczestników oceniane są nie tylko przez nasze elitarne jury, ale też przez was, naszą publiczność. Zmierzy się 12 półfinalistów. Trójka dostanie się do finału, ale marzenie tylko jednego zostanie spełnione tu, w Rainbow Vision. Dokądkolwiek ta tęczowa podróż was w tym roku doprowadziła, liczę, że pomogła wam odnaleźć wasz głos. All my life I've been trying, trying to be me. At the edge of the spotlight, so hard not to freeze. I wanna write my own story, I know where to start. And there's nothing to be scared of, 'cause I won't fall apart. I hear the words in my head, I can do that. Keep putting in work, make it strong, make it right. And the beat of my heart is playing so fast, pounding like a drum, gonna show them tonight. I have found my on my own. Turn it up, play it so loud. If you don't know, now you know that I'm a star, I'm a champion. I made this dream mine. Make room for the new me. This is my time to shine. In the words of my head, that keep putting in work, make it strong, make it right. Już menadżera? Dziękuję, Rainbow Vision. A teraz, bez dalszej zwłoki, zaprośmy na scenę pierwszą półfinalistkę i jej tancerzy, aby zachwycili nas swoimi bollywoodzkimi ruchami. Scena jest twoja, Mina. A gdzie jest reszta tancerzy? Gdzie wszyscy zniknęli? To jest specjalny skrót prosto na scenę. One sabotują minę. Może i jest tylko uczennicą z wymiany, ale w konkursie reprezentuje Rainbow High. Myślisz o tym, o czym ja myślę? Tak, zemsta. Cóż, najpierw wypuścimy jej tancerzy zamkniętych w wielkiej szafie. Potem zemsta. Przedstawienie musi trwać, więc do dzieła! I am the one that won't be undone, and don't underestimate. Where I come from, we
Dzięki, że jednak przyszliście. Lepiej późno niż wcale. Te bliźniaczki Storm zawsze gotowe do jakiejś akcji sabotażowej. Shadowhai naprawdę zasługuje, by utrzeć im nosa tarką do sera. To mamy jakiś plan zemsty? Jeju, nic mi się nawet mgliście nie kojarzy. Przywitajmy uczennicę Shadowhai, Nataszę Zimę! Everybody wants a look, now I gotcha. Nothing gonna stop ya, look, by Natasha. Ooh, see, I caught ya, that's what I thought ya. Look, 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 by Natasha. Honey, gold dust. Śpiew i choreografia Nataszy są niebywałe i chyba czuję jej firmowy zapach. Jest rozpylany na scenie wraz z mgłą. Bajka! Zrobić krótką przerwę, żeby oczyścić powietrze. Dziękuję wszystkim za zachowanie spokoju. Ewakuacja została zarządzona ze względów ostrożności. Konkurs zostanie wznowiony niezwłocznie po tym, gdy audytorium zostanie dokładnie wywietrzone. Nie ma powodów do paniki. Wiedziałam, że czeka nas River! Ktoś wie, gdzie jest River? Amaya! River! Tak się cieszę, że nic ci nie jest. Alfie! Halo? Tu jestem! Alfie, jesteś cały! Czemu miałbym nie być? Co się dzieje? Dlaczego nikogo nie ma? I co to za zapach? Nadajemy dla was na żywo spod drzwi niedawno ewakuowanego audytorium Rainbow Vision, gdzie podobno członkini królewskiej trójki Tessa Park miała zaryzykować życie, wchodząc tam w poszukiwaniu członka chłopców Kingsley, Alfiego Kingsleya. Zobaczyłam twojego brata alias kolegę z kapeli, a ciebie nie, więc przestraszyłam się, że może masz wstrząs anafilaktyczny od zapachu tych perfum. Wszystko w porządku, Alfie? Tak, ja tylko ćwiczyłem swoje ruchy sceniczne przed lustrem i nic mi nie jest. Nie wiedziałem nawet, że znasz moje imię, ani że wiesz o moich alergiach. Z ostatniej chwili, z nimi w porządku! Być może nawet bardziej niż w porządku. No dobrze, wystarczy tej sceny. Audytorium znowu jest bezpieczne, a zatem możemy wznowić nasz konkurs. Teraz, gdy oczyściliśmy powietrze, możemy wrócić do show. Przed wami Królewska Trójka! Chciałyśmy podarować Glitch kwiaty z gratulacjami za to, że jest taką profesjonalistką. Sorry, nie ma was na liście. A dostałam przykaz, by ściśle trzymać się listy. No weź, Ansley, kumpelo, psiapsi, nas możesz wpuścić. Mogę w czymś pomóc? Nie, po prostu znajdziemy inny sposób, by dać jej te kwiaty. Ach. Normalnie nie wierzę, że nie dały nam wejść za kulisy. Nie martw się. Następne są Divy Rainbow, a stąd będziemy mieć do nich lepsze dojście i mniej wścibskich spojrzeń. Avery, trzy razy sprawdziłyśmy listy, rekwizyty, sprzęt i nie wpuściłyśmy nikogo za kulisy. Świetnie! Następne będą Divy Rainbow. Gdzie moje divy?
To wy, Divy Rainbow. Kochamy was. Możemy dostać zdjęcie? Oj, wiecie, powinnyśmy teraz. To będzie szybkie zdjęcie i szybkie cięcie. Ostatnie wyzwanie dla Divy Rainbow! Jesteśmy, przepraszamy. Wchodzicie? Chwila. Co? To? Jest! Wszyscy szybko do lewego skrzydła. Mamy tu kod sabotaż. Ktoś majstrował przy mojej kreacji? Ucięty rąbek? O, ty w życiu! Nikt nie psuje moich kreacji! Działam. Okej, okay, możecie wyjść. Panie i panowie, Divy Rainbow! Są zrobione z tytanu? Potrzebny nam plan C. Już. Czytam mega czadu. Serio? Choć poziom nie był równy. Jak dla mnie, Ayesha zalśniła najbardziej. Nie, nie. To Melin była gwiazdą. Wiadomo. Ayesha dobrze tańczy, ale to ja mam sceniczną prezencję. Cóż, moim zdaniem tej Ayesha byłyście równie dobre. Chciałabyś. Przepraszam? Niby co to ma znaczyć?